Chciałem wam jeszcze pokazać pozostałości po skoczni w Łabajowie, ale niestety, jak widzicie, został tylko rozbieg, duża górka, nic więcej. Było tak, że podczas zawodów i różnych innych konkursów zawodnicy musieli aż tam, na drugą stronę jezdni, zatrzymywać się, z czego droga podczas konkursów czy treningów, kiedy zawodnik skakał, była zatrzymywana, blokowana znaczy się. No i długo to skoczenie powstało, no był jakiś tam, jak to się mówi, był jakiś tam w planach, żeby zrobić coś troszkę nad drogą, czy coś w tym stylu, czy pod drogą nawet. No ale jak widzicie, była kiedyś piękna skocznia i co z niej zostało? Górka tylko sama, nic więcej. Niestety. Tu chociaż ładny widoczek. No, ale jak mówię, tyle pozostało po skoczni w Łabajowie. Spróbuję tam na górkę wejść i pokazać wam z góry widok. Widzicie, chciałem wam trochę więcej pokazać, ale niestety nie zdążyłem już, bo wszystko jest doszczętnie rozebrane, zostały tylko kamienie, dziura i nic więcej. Widzicie, tyle zostało po skoczni w Łabajowie. Fajna skocznia, pewnie nie jeden tu miał miłe wspomnienia, który skakał, pewnie początki i niepoczątki. Niestety no, doczekała swojego końca. Tak to wygląda. No jak widzicie, chciałem wam pokazać więcej, no ale niestety już nie zdążyłem. Jak widzicie, zostały same kamienie, dziura. No nic więcej, no tylko widok piękny. No nic, znowu macie krótki filmik, ale przynajmniej widzicie, jak to teraz wygląda, nie? Same z bliższa, nic więcej. Dobra, do zobaczenia zaś. Trzymajcie się, cześć.